No kochani, mamy godzinę 9:01. Dzisiaj mamy 30 maja 2021 rok. Niedziela. Jest brama wyjściowa na teren DPS-u. No i kochani, dzisiaj idę do magazynu paliw i smarów po byłej jednostce wojskowej. Tam były paliwy i smary do rakiet, wojsk rakietowych. No zobaczymy, co tam jest, co tam zostało, jak to wygląda. Z tego co wiem, to już co najmniej od roku nie ma ochrony tam, także to wszystko tam samopas niszczeje, wali się i tak dalej. No jest godzina 9:08. Jestem na skrzyżowaniu dróg. To jest droga do Jaramina i na Trzebiatów. Tu jest droga do DPS-u. Tu jest do Semidarżna. Proszę, jest tablica. O. O, tu jest była tory kolei wąskotorowej, które w tej chwili nic nie jeździ, nieczynne. Mają podobno trasę rowerową tędy puścić. A to jest droga właśnie do tych magazynów po byłej jednostce wojskowej, magazyn paliw i smarów do rakiet. No w stosunku do tego, jak jednostka była, to na pewno wiele się zmieniło, po prostu jeżeli chodzi o drogę, zarosło. Naturalna kolej rzeczy, bo drzewa powycinali co nieco. Także widać, kłody leżą. No i dwa potężne dęby, które jeszcze zostały. Trzeci runął. To tyle z tego zostało. Ładnie cisza. Ptaki, przyroda, natura. Nic tylko chłonąć. No mamy 9:20. Jestem gdzieś w połowie drogi. Tam już zdaje się, że majaczy. Tam chyba ten budynek. Tak. No, tak to wygląda. Mamy 91 słupek. No, a stamtąd przyszedłem. O, i tak to wygląda ładnie. Zielono. Lekki wiaterek. Temperatura gdzieś koło 15 stopni. Ptaszki śpiewają. A ma być 17. No, mamy godzinę 19:26, właśnie 7. Dochodzę już tutaj do bramy tego magazynu paliw i smarów. No, to jest odcinek jakiś 1,5 kilometra. No, byłem tu kilka razy. Pierwszy raz, jak tu byłem, to jeszcze była ochrona. Teraz to już nie ma. No, rzeczą charakterystyczną, jak ten magazyn był, to był podwójny płot pod prądem.
No i między tymi płotami chodziła warta. Co ileś tam metrów były budki telefoniczne. Warta na obchodzie chodziła i meldowała. Także pozdrawiam wszystkich byłych żołnierzy i kadrę, która tutaj pełniła służbę. Pozdrawiam też mojego bratanka Rafała, który podobno tutaj warty miał. No, byli tutaj żołnierze, którzy służyli. Nawet jeden z nich był z żoną i z synem. Jest nawet filmik z tego. Wcześniejsze też, jak byłem, filmiki, to co mogłem wejść, to też zrobiłem. Też to jest, można zobaczyć w internecie. No a teraz, jak widzicie, nie ma ochrony. Jedną z ciekawostek to mogę powiedzieć, że jak Amerykanie mieli do Polski się przenosić, to szukali też tam, gdzie mogą się ulokować. To tutaj też była rozważana wykorzystanie tych hangarów, garaży. No ale nic z tego nie wyszło. Także jest jak jest. Opuszczone. Te złowieszcze izolatory przypominające obozy koncentracyjne. Proszę. Drut kolczasty. No i tak jak mówiłem, jeden płot się ostał, a drugi nie ma śladu. Ktoś tam zagospodarował, wykorzystał. Zobaczcie, tu jeszcze piękny łańcuch ocynkowany. Kłódka, zamknięta brama. Nie wolno przechodzić. To mi przypomina sytuację. Gdzieś tam był cmentarz. Była brama. Był stróż, pilnował, zamykał, otwierał tą bramę. Tylko, że płotu nie było. Ale miał polecenie, otwierał, zamykał bramę. No, tu mamy ślady firmy, która to chroniła. Obiekt chroniony. No, tak chroniony, że nic nie ma. Tutaj już. Tutaj mamy też jakąś tablicę. Uwaga, niebezpieczeństwo, wejście surowo wzbronione. No, surowo wzbronione wejście, kochani. Ale nic. Wejdziemy. Brama wyważona, wywalona z zawiasów. Ta jeszcze się ostała. No, od biedy można byłoby tą bramę nawet wykorzystać, kochani. No, a tutaj już obraz nędzy i rozpaczy, kochani. Obraz nędzy, rozpaczy. No, chciałbym powiedzieć, że o, tu w tym miejscu stała budka dla psa. Drewniana, solidna. I kiedyś przyjechałem, kochani, i zabrałem tą budkę. I mam ją. No to co? Wejdziemy do środka. Jakieś wiadra po czymś. Firaneczka. Uhuhu. Fatalnie to wygląda. Zobaczcie. Jedna wielka ruina. Proszę, nawet zasłony są. Nie. Proszę, od biedy nawet elegancki fotel jest, kochani. No wiecie co? W dobrym stanie. Kochani, zobaczcie, w jakim dobrym stanie ten fotelik jest. Biurko.
nowy bebeszone tu. Zobaczcie, wybebeszone. Nie? Ła, jakieś szkło. Tak. No, szafa. Piękne drzewo. Kochani. O. Półeczki nawet są. Tak. Idziemy dalej. No i tutaj mamy też jakieś pomieszczenie. O. Widać, że tutaj panowie ochroniarze to kibice byli. O. Tutaj kaloryfer był wyrwany. Oczywiście. No, te skrzynki, co nie wzięto metalowej na złom. Co? Kochani, bali się, że prąd może być. Tak to wygląda. O, tu mamy pomieszczenie. Jakie duże. Zobaczcie, kochani, jakie duże. No, no, no. Ha, ha, ha. Szafa, wieszaki. No i jak to w seksmisji Sztur mówił, nasi tu byli. Nasi tu byli. Oprawki. Nawet dobre. Coś tam z roweru, siódełko. No jak zwykle, proszę. Ten mówię. Kaloryfer wyrwany. Nawet pułapka na myszy. Sprawna. Kochani, sprawna. Można myszy łapać. Tak, tutaj co mamy? Też plastik, plastik. Plastik, plastik. Dobra. Mamy mopa. Kto nie ma? Mamy szufelkę, kochani, też. O. Zdezolowaną. Tutaj co pisze? Pomieszczenie wyłączone z użytku, przeznaczone do remontu. No to już chyba się nie doczeka remontu. O, jakie duże. Kochani, jakie duże pomieszczenie. Jak zwykle kaloryfery wyrwane. Wyrwane kaloryfery. A szyby, nawet jakie ładne. Na półki mogą być. Czy do innego celu. Następna. Tak. No, wyrwane, zdemolowane. No, takie baraki budowane metodą przemysłową. O, proszę. Tu jakaś kanapa była. Kochani, kanapa rozkładana. Drzwi. Tak. No. Proszę. Kanapa. Można spać, kochani. Można spać.
No tutaj mamy chyba telewizor, szczątki. No kanał ciepłowniczy, przyłącza, zabezpieczenia, wyłącznik. To tak to wygląda tutaj. To już mamy załączone. No co, ciemno, ostrości nie może złapać. Tak. Idziemy dalej. Korytarz. Tak. O, i tutaj mamy znowu. Proszę. Piękne plexi. Czy jak to tam się nazywa? Nie ma kaloryferów. O. Pełne wody. Kochani, 3 butle pełne wody. Tu mamy szafę. Tak. A tu mamy co? Rozkład jazd 2009-2014 rok. Proszę, a to chyba wąskotorówka, co? Gołańcz. Czy no, tak, wąskotorówka. Wszystkie stanowiska Jaromir. Czyli tam na skrzyżowaniu, gdzie byłem. Tak to wygląda. Nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Tak. Nie ma tabliczki. Pomyślę, że tu minęło gdzieś może 5 lat, jak to opuściła ochrona. Lodówka. Zamrażarką, spora, gdzieś dwumetrowa, kochani, gdzieś dwumetrowa. Rozwalana. A to ja jestem tutaj. Nawet lustro całe, kochani, niepotłuczone. Nie ma 7 lat nieszczęścia. Medalniczka, trochę tam chyba mydła jest. Zobaczcie. Lodóweczka. Ja mam tej wielkości lodóweczkę. Nawet. No, to jest płyta. Kuchenki jakieś indukcyjne, szampon, nie, płyn do naczyń, O, woda niezdatna do picia, czyli tu była woda, ale niezdatna do picia. Jesteśmy tu. No i ostatnie chyba tu będą kibelki. Odchody. Jakieś zwierząt, szyby powybijane. Węzeł sanitarny. Zobaczcie. Kochaj, pełne baniaki, nie wiadomo czego, ale pełne baniaki.
kochani, ktoś potrzebuje baniaki na działkę, na wodę, proszę bardzo. Są, tylko brać. Mamy mop i znowu tej wody tutaj. Jezus Maria. No tak, ja się nie dziwię, kochani. Woda niezdatna do picia. No to trzeba było mieć, żeby myć się tutaj, czy kąpać wodę zdatną do picia. No i co tu mamy? Żaróweczkę. Dobra. Dobra żaróweczka. A tutaj druga żaróweczka. No nie, ta już nie jest dobra. Tak się widzicie. Wypadałoby jakoś co dobre rzeczy to wziąć. Nawet do domu prywatnie. Kochani. Przecież żarówki trzeba kupować. Nie? Trzeba kupować. Przecież to kosztuje. No to tak wygląda. No to była metalowa. No to wiadomo, złodzieje wzięli na złom. O, tu mamy przyłącze. Hałasu co nieco narobiłem. Kawałek wężyka. O, to tak wygląda to pomieszczenie. A teraz zobaczymy dalej pomieszczenia, jakie tu są. Tu jest coś, jakieś pomieszczenie z tyłu. Zobaczcie, płotu nie ma. No jak coś dobrego było, no to czemu nie wziąć? O, tu zamknięte, ale tutaj widzę, że jest otwarte. A to jakiś garaż był. Kochani, jakiś garaż był. O, już ktoś blachę wziął na przykrycie. No, kochani, zobaczcie, jeszcze blacha jest na działki. Proszę bardzo. Tylko brać. Drzwi metalowe nawet fajne. No, no piękna blacha, kochani. Hu, hu, hu. Szkoda, żeby się to marnowało. Tylko brać. No. Teraz idziemy dalej. Tutaj coś jest. Pomieszczenia. No, ci, którzy tutaj służyli, to na pewno wiedzą, co gdzie się mieściło. No, tutaj jakiś, co to jest? Jakieś takie mroczne pomieszczenie. Takie trochę zamaskowane w ziemi. Uwaga, niebezpieczeństwo wejścia surowo wybronione. Idziemy. O, jest nawet wentylacja. Była. O, zabezpieczenia. Wyłącznik główny. Ale co tu było, to nie wiem. Co tu było, kochani? Powiedzcie. Ci, co byli. To mamy jedno. To tak powiem, boks. Tu mamy drugi. O! I znowu taki dwuspadowy. Przykrycie.
oczywiście drzwi nie ma. Metalowe. No to poszło to, jak to się popularnie mówi, do Żyda. Teraz idziemy tutaj. Zobaczymy, tutaj to jest, tu jest komin, naczynie zbiorcze tam u góry. Czyli tutaj to może nie, ale to kotłownia tutaj będzie w tej części. A tutaj co mogło być? Węgiel? Jakie spore pomieszczenie, zobaczcie. Chyba 89. Tak. No spore pomieszczenie, tak. Tu, kochani, była kotłownia. I co tu zapada się? Tu chyba się zapada. Tam pod spodem jest, wygląda, że przestrzeń pusta. No to nie będę wchodził, przynajmniej z tej strony, bo mogę wpaść jeszcze. Co prawda, czterem osobom powiedziałem, gdzie idę. Jak długo mnie nie będzie. I gdzie ewentualnie mają mnie szukać, gdybym nie wrócił do 12. No a co? A tych metalowych nikt nie wziął? Na złom? No to by wyglądało, że jeżeli tamte drzwi zginęły, to musiało być w dobrym stanie i może ktoś do wykorzystania wziął, a nie na złom. Skoro te takie skorodowane nikt nie wziął. No dobra. To idziemy dalej. Zajdziemy do tego budynku od przodu, od wejścia. Miałem kota wziąć, ale zrezygnowałem. Na taki część kanału wentylacyjnego. Zrezygnowałem, bo to daleko. No i obawiałem się, że kot będzie się bał. Będzie mi stwarzał problemy w poruszaniu się. Się będę musiał kotem zajmować zamiast filmowaniem. No tak, i tu jesteśmy. Laboratorium, kochani. O, tu jest laboratorium. I co? Dzwonić. No, nikt nie odpowiada. Laboratorium. No, tutaj nie ma wyjścia. Drzwi zamknięte, ale może od tej strony wejdziemy. Zobaczcie, zakratowane, jak przystało na laboratorium. O, ale może nie być przejścia, bo tu kotłownia. To może nie być przejścia. Ale laboratorium, kochani, czego? O, tutaj po ampułkach chyba, przy grudki. O, i mamy tak. Wygląda to. Wejście. To wygląda, że tu łazienki, płytki. O. Przeszklone. Pisuła. Muszę przyznać, że dosyć na sporej wysokości. No, jak dla mnie 1,80 m,
to ja sięgnę. Ale ktoś niższy, to nie wiem, czy by sięgnął. Nie ma. O, jakaś wentylacja wyciągowa, kochani. Musiały tu być jakieś smrody. Ruina, jak zwykle kaloryfery, pierwsza rzecz, dla złomiarzy nasi tu byli, Lech, na tu co jakie tyskie, tak jest, tu jest tyskie, tu jest tyskie, o i tu znowu zobaczcie, nawet kratki odpływowe, studzienki. Woda się lała, że aż żelazo wyszło. Woda niezdatna do picia, do spożycia. Ta. Ale zobaczcie, kafelki. Na 2 metry. I tu mamy znowu. Tak. No, nawiew jest. Zgodnie ze sztuką. Wyciąg też. I zamknięte. Tak. A tu coś, to pomieszczenie bez okien. Ciemne. Ciemne pomieszczenie. Mamy tak. Tą stronę mam już obejrzaną, sfilmowaną. Przechodzimy na drugą stronę. Tam już byłem. O, jakąś rurę. Próbowali, ale spokój sobie dali. Słoiki. No. No i tutaj się zaczyna pomieszczenie. Hydrant. Miedź. Kloszy. Ale widać, że ocynku nie ruszali. To jest dosyć ciekawe, dlaczego ocynku nie ruszali? Co, na złomie nie kupują? Czy może chodziło tu o to, że tam mogła być woda pod ciśnieniem? Pomieszczenie nieużytkowe. Ładne metalowe drzwi, blaszane, obite paździerzą. Druga połówka. O, tutaj prysznice były. O, to się już zaczyna walić. No tu był kibelek. Tu był prysznic.
ciemna, zielona płytka, taka obskurna. Zgniła zieleń, czy jak to tam się nazywa. O, i tutaj też jakiś magazyn był. Wojsko zwykle maluje okna, jak nie chce, żeby wścibscy zaglądali, co tu jest. Co tu jest składowane. Na najtańszy sposób zamaskowania. No i tu mamy zakratowane okno, czyli też coś było wartościowego z punktu widzenia wojska. O, i tutaj mamy, no to było laboratorium. Kochani, też widać, że to było laboratorium. Zobaczcie. Stół płytkowy. Kwasy, odczynniki, zasady i inne świństwa. A może te paliwo rakietowe. No, podobno takie to żrące. Że jak na rękę padło, na dłoń, to z drugiej strony wypływało. A tu odciąg, nawiew, wydmuch. Proszę, tu zamykamy. No, na krążki opuszczamy. No, widać dobrze wentylowane, czyli opary jakieś trujące. Świństwa tu musiały być. Czyli to może w maskach personel robił. Pomieszczenie 5. O! Mamy telewizory. Opony. No, zużyte. Zużyte. Nie są mówki. Akai Digital. To nawet dwa telewizory, które tu były. Tak. No i mamy tutaj. O, to jest to wejście. Tu chciałem wejść, a nie mogłem. Nie idzie. Nie idzie. No dobra, ale jest ta kotłownia, do której chcę wyjść, a z tamtej strony widziałem, gdzie ona ma wejście. Muszę zobaczyć. No właśnie, gdzie jest to wejście? Do tej kotłowni. Roba, jak to jest? Jak to jest? Wygląda, że nie ma z tej strony wejścia. Kochani, nie ma. Czyli kotłownia to tylko, o, tu jest wejście. Tu jest wejście. No to schodzimy do podziemia, do Hadesu. Tu już mamy czerpnię powietrza. Kotły musiały mieć. O nie, to jeszcze nie jest to. Tu prawdopodobnie były co nadmuch. Albo to było związane o wentylatorki do tego laboratorium. Kochani, gdzie laborantki
te paliwo chyba. Próbkowały, sprawdzały jakość, czy ona jest właściwa. I to było dobrze wentylowane. No. Cała instalacja. Zobaczcie, z ebonitu. Tak. Natomiast kotłownia to jeszcze gdzie indziej. Teraz to muszę znowu się wrócić tam, gdzie byłem. Ła. O kurczę. No, co jest? Łap ostrość. Nieraz nie zwracam uwagę i on ostrości złapie przy słabym oświetleniu. Ja się zagapię i później, kochani, nie widzicie, co się dzieje. To tam byłem. A tu jest jeszcze wejście. Tu jest wejście, jeszcze jedno. Może to tu jest wejście do tej kotłowni. Ale tu liści. No, żebym się nie skitrał. Sobie nie połamał nóg. Nie. To jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Co tu było? Co tu było? Może tej rury nie wycięto. Tyle rur nie wycięto. Na pewno tu nie były kotły. Ale tu mogły być zbiorniki z wodą. Jakieś zasobniki. Może to i to. Może dobrze myślę, może i źle. No dobra. No to to. Tam górą chodziłem. No to wracam, kochani, na to samo miejsce. Myślałem, że dostanę się tam, ale się nie dostałem. No to nic. Popatrzymy. No zaraz. Nie, no jest wejście. Kurczę, mole, to jak ja chodziłem? Trzeba dalej iść. Zaraz, to jeszcze raz muszę wyjść. To tam dalej jest. A ja myślałem, że koniec budynku, a tam jest tylko tak wsunięty dalsza część kotłowni. Nie wyjrzałem za róg i nie zauważyłem, że tam jeszcze budynek się ciągnie. Właśnie kotłowni. I gapa ze mnie. A tutaj też coś było. Rurka dochodziła. No, niby taki nieduży obiekt. Ale ma tych zakamarków. Mama. No to idziemy dalej. O, właśnie, gdzieś tam komin jest. Ale ze mnie gapa. Chociaż wystarczyło spojrzeć do góry, już bym wiedział, że tam budynek dalej jest. No, jest. No. Jest, jest. O. Proszę.
Jest. No, zerwana instalacja. O, proszę, ile tu złomu. No i co, kochani złomiarze? Zobaczcie, jeszcze jeden piec został. Jeszcze ile pieniędzy jest? Widzicie? Blachy ryflowane. Proszę, też. Tylko jak znam się na montażu, to one są chyba przyheftowane. Także zobaczcie, kocioł jeszcze jeden jest. Blachy ryflowane jeszcze są. Barierki metalowe jeszcze są. Jeszcze można się obłowić. Kochani. Bezrobotni. Czy bezdomni. O. I zobaczcie. Drzewo iglaste. I cechą drzew iglastych jest to, że pod drzewem nie ma chwastów i bakterii. Także drzewo te iglaste i gliwie jest bakteriobójcze. No, no to obeszliśmy tą stronę. O. No dobra, tu mamy to zaliczone. No tutaj ktoś sobie pozwolił wyrzucić krzesło biurowe, obrotowe, proszę. No to jest jakaś cholera wyciągnęła, to już mogła zabrać. No i teraz nam zostały jeszcze tutaj te pomieszczenia. Zanim przejdę za ten teren tam dalej, gdzie są te garaże, hangary. To jeszcze tutaj zobaczymy, co tu jest. Lub co tu było. O, jakieś ślady, zobaczcie, samochodów. I to wcale nie takie stare. O, mamy płyty. Ściągnięte i to ciężkie. Kochani, to ciężkie. Fu. No, no, no. Tu jakieś smrody są. Ciekawe, co tu smrody. Co to za zbiorniki podziemne? I czego? Czy to tego paliwa rakietowego? Zobaczcie, tutaj się podłączało wężem. No, ktoś kiedyś mi pisał, że tu jest bomba toksyczna z tymi truciznami. Czy w paliwie, czy z czymś tam. I tu wygląda, że są zbiorniki podziemne. Ale czego? No, zobaczymy, co tutaj. Demolka. Tu nic nie ma, tabliczki. O. A tu jest zamknięte pomieszczenie. Ciekawe, co tam jest. I czy jest wejście gdzieś. Numer 8.
inwentarzowy, kable. Zobaczymy, czy tu jakieś okno. Jest okno. No to zobaczymy, co tu jest. I co tu było? Pusto. Pusto. Fu, ale smród. Gaśnica była. No to nie ma. No to ciekawe. Co w tych basenach tu za świństwo jakieś? Chemikalia są. I ile prawdy, że tutaj jakieś świństwo jest. Trucizna. Groźna dla otoczenia. A co to za ptaszek? Zrobimy zbliżenie go. Jakiś taki ciekawy. Pokaż łepek. To nie jest chyba drost. Ani szpak. Nie wiem. Może i drost. Ale drost zdaje się jest nakrapiany. No dobra. I tu mamy jakieś znowu kraty. O, jak ładnie śpiewa. Kraty są. O, i drewniana podłoga. Fu, smród. Jakieś smary. Kochani, jakieś smary. No, podobno tu był magazyn paliw i smarów. Fu. Normalnie tawotem czuję. No, piękna lampa. I na pewno jeszcze dobra żarówka. No i zobaczcie linię. Gdzie co stało? Gdzie co stało? Kratki nawiewne, zobaczcie, na dole. Zgodnie ze sztuką. Wyciągowe. No trochę nie za bardzo ze sztuką, powinno być wyżej. Im wyżej, tym lepiej. Chodzi o ciąg grawitacyjny. Naturalny. I przede wszystkim tłuste deski są. Tłuste. Tłuste. To jak, o, aż mi się kleją do kapci. Jakieś towoty. Coś tu było. No dobra, to mamy to. I co mi zostało jeszcze? Zostało mi to. I to. Później będą tamte hangary, garaże. I tamten ten ścisły, gdzie było paliwo rakietowe magazynowane. I znowu, uwaga, niebezpieczeństwo, wstęp wzbroniony. Proszę, kanał. No, czyli warsztat. Tu samochody wjeżdżały. Proszę, jakie zabezpieczenie, żeby czasami kołem nie wpieprzył się tu. Co tu lampy były w tych wnękach? Nie ma. No tu się sypie. Sypie się. Tu woda. O. Leci hurtem. Odpada. Pustaki. Żużlowe.
pracowałem w elektrociepłowni zakładów mięsnych Agryf w Szczecinie, konkretnie Szczecin-Dąbiu. Komisarz kontroli ruchu eksploatacji, który tam kontrolował instrukcje, uruchamiało się to, eksploatowało. Później się rozliczało z produkcji pary, wody, zużycia węgla, produkcji żużlu. No i ludzie kupowali żużel. Nie musieliśmy wywozić, brali za grosze do różnych celów. No ale żużel do celów budowlanych, takich na przykład na pustaki, to musiał być już odgazowany, musiał leżeć dłuższy okres czasu, żeby nie gazował. O, pamiętam. W Szczecinie facet wybudował sobie właśnie domek. Tanio, z pustaków żużlowych, ale żużel był świeży. Świeży, gazował, no i co, otynkował i tynki w niemu odpadały. Gaz się wydzielał. Strzelało to. No i co? Dom stał pusty. I na pewno później poszedł do rozbiórki. Bo teraz tam jest osiedle ładne, piękne, wybudowane. Jakie ładne, nawet marmurkowy kolor. A tutaj co tu było? Chyba może prysznic tu był. Chociaż nie za bardzo. I to pasuje. To też smutek. Smutek. Ale te olejne farby się łuszczą. O. Tutaj może był bojler. Może tu był bojler, ale zaraz gniazdka nie widzę, ale rurki są. Może był elektryczny. Umywalka to chyba była. No. Drzwi się zamknęły. No to mamy to pomieszczenie. Co tam za duch rusza drzwiami? A po co taki drąg? Tu komu? Co tam lampy strącał? Nie wiem, tu zaglądałem, chyba zaglądałem. Tak, zaglądałem tu. No dobra. To mamy już tu obcykane. Czyli zostało nam, kochani, tylko
to był jakiś warsztat i pomieszczenia tych mechaników może. Tutaj. Dobra. Zostało tutaj, tu. Nawet pisze, co to za budynek. Jest tablica. O, i tutaj, kochani, mamy tak. Tu jest te garaże, hangary, to chyba takie duże, chyba z 6 czy ile. A tam jest brama i teren ścisły. Także najpierw zaliczę tutaj te garaże. Budynek nieużytkowy. Numer 6. I co tam? PKT. 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 No dobra, ale gdzie tu jest wejście do tego budynku? A tu jest. No. Mamy tablicę rejestracyjną, GLE. Proszę. Polska. Jakiegoś samochodu. I gdzie tutaj wejście jest? Tutaj. Zamknięte. Zakręcone na wkręty. Nie będziemy się mocować, nie ma sensu. O, proszę. Nawet boazeria była, kochani. Nawet boazeria. Tak. Tu zerwana boazeria. O. Proszę, jest pomieszczenie do odpoczynku. A, tam pomieszczenie do odpoczynku. Okienko, proszę, przez okienko petent był załatwiany. Tak. I tak. O. Tak, pomieszczenie odpoczynku. No i to by było chyba ostatnie pomieszczenie w tej części, gdzie jest wartownia. No i tutaj mamy ciekawą historyjkę z tym punktem związanym. Zobaczcie. Tutaj. O. No, na początek powiem, że kochani, takie elementy, takie grzybki z takim cokołem betonowym, chyba mającym 3 metry, także on jest w tej chwili 2 metry w ziemię, to tu w Jarominie jest sporo tych. Ja nawet taki filmik, zdjęcia mam. I to były chyba jako kwietniki. No tutaj jest jeden taki z tych. No i zobaczcie, to jest taki cokolik. Był tutaj jeden z byłych żołnierzy. Był z żoną i z synem. No i opowiadał historię tutaj, że po prostu tu żołnierze przychodzili na papieroska. Tu paliło się papierosy. Nawet mamy jeszcze resztki sławki betonowe. I mój tuchor przychodzili, palili. I tu było takie zdarzenie z jego osobą związane. Opowiadał, że palili papierosy. Jeden z żołnierzy ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo pod wpływem jakiego impulsu, dźgnął go nożem w łopatkę, także do kości.
No i nie wie dlaczego, co tam. Uznał, że to co prawda został zraniony, ale niezbyt tam jakoś zagrażające życiu. Także nie zgłaszał to nikomu. Już nie pamiętam, czy mówił, czy był u lekarza. Chyba nawet nie był. No, także widzicie, jakie to historie z wojskiem się wiążą nieraz. Nie? No tak. A zobaczcie. Gazował ktoś tu niedawno. Także tu ludzie się kręcą. Nie można powiedzieć, żeby się nie kręcili. No dobra. To zakończymy. Tą część. I przejdziemy do części tych garaży, hangarów. Nie wiem dokładnie ile tu jest, ale wydawało mi się, że 6 czy 5. Ale zaraz przejdziemy, zobaczymy.